Mateusz, wygrana UWM-u w turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski. 5 meczów, 5 zwycięstw. Na papierze może się wydawać, że to było łatwe zwycięstwa. Czy w rzeczywistości tak było? Znaczy, no łatwo, ponieważ jakby nie oszukujmy się, że my trenujemy cały sezon do tego turnieju i byliśmy przygotowani. Mamy zgraną drużynę, zagraliśmy swoją siatkówkę i pokazaliśmy, że jesteśmy liderem. Dla Ciebie też ten turniej to taki moment symboliczny był, bo w jednej drużynie razem z bratem wystąpiłeś. Jakie to uczucie, kiedy no, Twój młodszy brat poszedł Twoje ślady i zagraliście w jednej ekipie razem na boisku? No, ja marzyłem o tym w portalach społecznościowych, było to widać nawet, że to było to dla mnie duże marzenie. Będę go zawsze wspierał i będę go ciągnął za sobą, więc nie ma innej możliwości, że jestem zadowolony po prostu, bardzo zadowolony. Turniej finałowy pod koniec maja w Krakowie. Jaki cel zatem macie na ten turniej? Jedziemy się dobrze bawić i grać w swoją siatkówkę. Po prostu musimy grać swoje. Niektóre drużyny mają naprawdę dobre zespoły plusligowe, można nawet powiedzieć, więc nie możemy się napalać, tylko pokazać im, że nawet słabszy może pokonać mocnego.